Wiemy już, na czym polega proces zarządzania portfelem. Spróbujmy w kolejnych odcinkach zastanowić się nad poszczególnymi etapami tego procesu. Zapraszam. Cześć. W poprzednim odcinku powiedziałem o tym, jak wygląda proces zarządzania portfelem. Dzisiaj chciałbym się skupić na jednym tylko elemencie tego, tego procesu. To znaczy sposobie doboru projektów do portfela, a więc tym samym początkiem naszego procesu. Mówiłem ostatnio, że potrzebujemy do tego strategię i potrzebujemy informacji o projektach, o tym, jakie cele te projekty realizują. Ale tu możemy zastosować różne podejścia w zależności od tego, jakie mamy projekty, o jakim portfelu mówimy, jaka to jest organizacja, czym się chcemy zajmować. Mamy generalnie cztery podejścia do definiowania czy w, 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 tworzenia portfela projektów, ale możemy je dowolnie miksować, łączyć, wzbogacać, także to są tylko pewne modele, które stanowią tylko punkt wyjścia dla skonstruowania przez Ciebie kryteriów w, w zarządzania portfelem w Twojej organizacji. Zacznijmy od takiego podstawowego podejścia, czyli od modelu zgodności strategicznej. A więc zastanawiamy się, na ile nasze projekty są zgodne z, ze strategią. W tym przypadku naszym kryterium wyboru, doboru do portfela, będzie stopień czy w ogóle realizacja celów strategicznych przez projekt. Jeżeli projekt realizuje jakieś cele strategiczne, wówczas możemy go włączyć do naszego portfela im więcej tych celów realizuje albo w im większym stopniu je realizuje tym lepszą będzie mieć pozycję w tym portfelu. A więc staramy się, aby projekty, które dobieramy do portfela, w jak największym stopniu pozwoliły nam zrealizować cele strategiczne, całą strategię, misję przedsiębiorstwa. To jest pierwsze podejście. Inne podejście możemy zastosować wtedy, gdy na, nasze projekty dotyczą na przykład produktów, które chcemy wprowadzić na rynek. Wtedy możemy zastosować pewne rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego oraz marketingu, na przykład macierz BCG. Macierz BCG to macierz, która składa się z dwóch wymiarów. Pierwszym jest względny udział w rynku, drugim jest wzrost tego rynku. Warto zauważyć, że ten względny udział w rynku na wykresie zaznaczamy odwrotnie, to znaczy wysoki jest po lewej, niski jest po prawej. Chcielibyśmy, aby nasze projekty to były gwiazdy, a więc projekty, które są realizowane na rynku o wysokim wzroście, a jednocześnie my jako firma mamy duży udział w tym rynku. Wtedy takie projekty dobrze wróżą na przyszłość. I jeżeli zakończą się sukcesem, mogą wspomóc fina finansowanie naszej firmy, mogą pociągnąć rozwój naszej firmy. Innym, inną grupą yy, projektów mogą być te, które są związane z rynkiem o małym wzroście, ale na którym mamy dość stabilną pozycję. W rozwój produktów, które znajdują się w tej grupie, nie będziemy chcieli bardzo dużo inwestować, yy, bo wolimy rozwijać gwiazdy, ale te produkty, które już są na rynku, w tej chwili. Pozwalają nam, nam utrzymać firmę, a więc będziemy się starali, aby nie utracić tego udziału w rynku. Tu mogą powstać projekty związane z doskonaleniem istniejących produktów, z ich rozwijaniem. Trzecią grupą są znaki zapytania. Jeżeli decydujemy się na projekt związany z produktem, który znajdzie się w tej grupie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że obecnie nasz udział w rynku jest dość niewielki ale za to rynek ma duży potencjał wzrostu. A więc jeżeli nasz projekt zakończy się sukcesem i wprowadzimy dobrze rokujący produkt, to może się okazać, że w skrótce stanie się on gwiazdą. Zatem warto w tego typu projekty inwestować, ale z rozwagą, bo równie dobrze mogą się one skończyć porażką. No i w końcu czwarta grupa to psy. Mały udział w rynku, mały wzrost rynku, a więc raczej nie będziemy chcieli inwestować w tym sektorze. Projekty, które dotyczą tego obszaru, prawdopodobnie będziemy starali się odrzucić z naszego portfela. A więc, jeżeli mamy projekty, które są związane z naszymi produktami rynkowymi, to korzystając z macierzy BCG możemy zdecydować, które z nich mają pierwszeństwo, które z nich będziemy realizować w dalszej kolejności, a które z nich odrzucimy. Kolejnym podejściem jest model dystrybucji projektów. Tu znów mamy macierz. Macierz 3 na 3 Czasem jest tak, że nasza, nasze projekty dotyczą różnych dziedzin działalności. Nie wszystkie są związane z rynkiem. Część jest związanych z rozwojem wewnątrz organizacji, ze zmianami organizacyjnymi, z inwestycjami. Trudno jest wykorzystać macierz BCG do niektórych rodzajów projektów. Dlatego możemy zastosować inne podejście: macierz dystrybucji projektów. Gdzie patrzymy na firmę trochę bardziej całościowo, holistycznie? Wskazujemy tutaj na trzy punkty widzenia. Punkt operacyjny, czyli działania związane z bieżącą działalnością, taktyczny i strategiczny, czyli taki można powiedzieć związany z naszymi długoterminowymi planami. I mamy także trzy stopnie projektów. Projekty związane z utrzymaniem potencjału, który już posiadamy. Projekty związane z ulepszeniem tego potencjału, i projekty związane no, z wprowadzeniem jakiejś nowości, z wejściem w nowe technologie, z wprowadzeniem zupełnie nowych rozwiązań. I teraz, w zależności od sytuacji, w jakiej firma się znajduje, na, każdy, na każde z dziewięciu pól, które powstają nam w tej macierzy, przeznaczamy jakiś budżet. Tam, gdzie nasze potrzeby są większe co wynika oczywiście z naszej strategii. Tam chcemy przeznaczyć większy budżet. Tam, gdzie są mniejsze, ten budżet będzie odpowiednio mniejszy. Może się więc zdarzyć, że jedna firma przekaże większość swojego budżetu na utrzymanie potencjału, ponieważ uznaje, że on jest wystarczający i wystarczy na to, aby odniosła sukces na rynku. Inna z kolei firma może stwierdzić, że ten potencjał, który jest, jest niewystarczający. Owszem, będziemy go utrzymywać na jakimś minimalnym poziomie, ale inwestujemy przede wszystkim w nowości. A więc wejście w nowe technologie, chcemy dokonać postępu. A więc tutaj możemy na różny sposób przyporządkowywać nasz budżet i projekty, które są zgłaszane, kwalifikować do odpowiedniego pola w tej macierzy. Jeżeli budżet będzie wystarczający, projekt będzie realizowany, jeżeli nie, no to projekt zostanie odrzucony, nawet jeżeli w innych polach będą jeszcze rezerwy budżetowe. Ale te rezerwy budżetowe są na innego typu projekty, dlatego staramy się ich nie przesuwać. I w końcu ostatni z czterech modeli, które chciałem omówić, to model wzrostu i przetrwania. On dzieli nam projekty na dwie grupy. Jedne projekty, które są związane ze wzrostem organizacji, czyli prowadzą do jej rozwoju. Drugie, które są związane z przetrwaniem organizacji, czyli ich niezrealizowanie może spowodować, że organizacja upadnie. W tej sytuacji pierwszeństwo mają te projekty, które umożliwiają nam przetrwanie, natomiast te projekty związane ze wzrostem będziemy realizować w drugiej kolejności. Taki sposób konstrukcji portfela może być yy, przydatny, szczególnie wtedy, kiedy firma jest w kryzysie, a więc yy, nie jest w stanie zainwestować całych środków w rozwój, podczas gdy musi ratować to, co jest w tej chwili dostępne. Tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym odcinku powiem, jak równoważyć portfel, w jaki sposób zgrać te projekty, aby one tworzyły nam pewną całość. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do wsparcia na patronite.pl i do zobaczenia.